Siema, ma tu, tutaj Kungu. witam was w kolejnym odcinku ze Spor, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jest to kolejny odcinek po tak ogromnej przerwie po prostu po tym, dlatego, że szczerze mówiąc troszeczkę nie miałem ochoty grać w Spor, a poza tym tak średnio było kiedy nagrywać, więc wybierałem inne rzeczy poza Sporem, dlatego, że szczerze mówiąc ja średnio lubię fazę kosmosu i nie za bardzo miałem ochoty tutaj grać. Ale na pewno parę odcinków się tutaj pojawi, na pewno na pewno nie będzie tutaj dużo odcinków, żebyście sobie nie myśleli, że to będzie koniec serii, że będę kończył te, te fazy czy coś. Ja tutaj nagram Dwa, trzy odcinki, to w dość sporych odstępach czasem, mi się wydaje, będą to odcinki i po prostu i po prostu. No i ty, tyle, no i tyle właściwie. Dobra, więc lecimy sobie. Nie wiem, czy ja już miałem coś tutaj, jakiś statek, przed chwilą sobie wybrałem nowy, bo chyba miałem zasejwowaną grę. Nie mam pojęcia o co chodzi. Umiem już pilotować statek, mm, tak wiem, co robię, bla 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 bla. Nie chcę, nie, nie interesuje mnie to wszystko. Czy ja mogę już iść? Muszę polecieć na planetę Janus teraz w tym momencie. No to lecimy sobie, zobaczymy, jak to wyjdzie którą mamy godzinę, dobra? Już widzę, która jest godzina. Ja pierniczę, jak już się późno zrobiło. Dobra, no to wbijamy tutaj na planetę Janus. Aha, ja tutaj muszę podbić, żeby zobaczyć. Taki w sumie ten początek jest właściwie tak zawsze, kurna, wszystko jest to samo dokładnie w tej fazie kosmosu. To jest trosze, troszeczkę słabe, no ale no, co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? No i dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie. Oprócz tego, że jak zwykle jest ten statek i później jak zwykle będzie jakaś mapa i coś tam i coś tam. Teraz trzeba podejść przeskanować jak kurde zawsze No ale co zrobić? Eee, dobra, momencik. Bo ja nie widzę, gdzie ja mam radar. E, radar. Gdzie? Co z tym radarem? Tam gdzieś to jest, dobra. Nic nie widzę, kurde, nic nie widzę. Ten Fakenzis jednak nie jest taki dobry, bo on ma pełno takich, wiecie, różnych rzeczy. O dobra, już znalazłem. Mniej więcej złapałem trop. Okej, okay, już widać, dobra, pięknie. To pobieramy to oczywiście od razu. No i zobaczymy, co oni tam nam powiedzą, a ja sobie w tym czasie otworzył okno. Tak jestem znowu nieprofesjonalny youtuber, kurde, bo otwieram okno podczas nagrania, jaki to jestem zły. Dobra, mnie interesuje mnie to, to. Lecimy, opuszczamy ten system i wracamy na naszą planetę macierzystą, żebyśmy coś tam w sumie chyba odebrali właściwie, to nie wiem, czy to już jest koniec tej misji takiej wprowadzającej, czy jeszcze nie. No zobaczymy, na razie zgarnąłem cztery przyprawy, w sumie całkiem spoko. Co ja muszę zrobić? Opuść ten system, aha, muszę na razie opuścić system gwiezdny. Dobra, no i zajebiście, mamy kolejną jakąś tam planetę, napęd międzygwiezdny w wraku reguluje, bla 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 bla. Okay, czyli mamy tutaj, musimy sobie podlecieć, bo tam, no tutaj jakaś tam fabuła jest, że coś tam jest zapisane w czymś tam, A, ale w dupie to mam. Dobra, właśnie na tę planetę mam podjechać. Bardzo spoko, więc lecimy. No kurde, otworzyłem okno i tutaj nagle ktoś zaczyna wzz, wzz, robić. A wcześniej była cisza. Dobra, coś się pojawia na pokładowym radarze. Okej. Okay. Ja czy no nigdy by się nie spodziewał, to wcale nie jest szósty sezon, czy co to tam kurde jest. No dobra, nieważne. Lecimy sobie i pójdziemy to zeskanować. No bo co mi pozostało? No muszę to zrobić. No kiedyś trzeba to zrobić. No dobra, zobaczymy. Zeskanowałem bardzo ładnie. Uwaga, wykryto najazd groksów. O nie, my nie jesteśmy groksami. Bla, bla, bla. Muszę ich pokonać? Czy, czy wystarczy, że sobie stąd pójdę? Chyba wystarczy, że sobie stąd pójdę. Teraz muszę wlecieć na moją planetę macierzystą. Spoko, czemu nie? Żaden problem. Wbijamy. No i jakąś misję tam mamy pewnie. Twoje urządzenie SETI wygryło dziwne sygnały radiowe pochodzące z tej gwiazdy. Leć tam i zbadaj sytuację. Okej, okay, no to wbijamy sobie tutaj. Ale to... Nie, nie rozumiem. Czekaj, do, dobra, za chwilę. Mm, dobra. Handel, tego u ciebie nie sprzedam, bo to mi się nie opłaca. Muszę założyć gdzieś kolonię. Czyli muszę założyć kolonię tak, do, w dokładnie tym miejscu, w którym oni chcą. To mi się nie podoba, że nie mogę sobie założyć kolonii tam, gdzie chcę, tylko muszę założyć sobie kolonię tam, gdzie oni mi każą. No ale trudno, no jak już muszę, to, no to muszę następną kolonię założyć sobie już tam, gdzie będę chciał. Planety na zielonych orbitach łatwiej przekształcać i kolonizować niż planety na czerwonych lub niebieskich orbitach. Ja cię kręcę. Dobra, muszę tutaj, tak? To też bliżej, aby założyć kolonię. No dobra, to podlecimy, założymy. zobaczymy, jak tutaj w ogóle poziom atmosfery jest beznadziejny. Czyli tak naprawdę kompletnie nie opłaca mi się tutaj zakładać kolonię, ale niech im będzie. Chociaż tak naprawdę to nie ma żadnego sensu. Nie, nie powinno czy czegoś takiego robić. Nie wiem, po co... Um, po co tutaj zakładać kolonię, bo mamy za małą, ten, za małą gęstą atmosferę po prostu na to, żeby żeby coś tutaj robić ciekawszego, no ale dobra, nieważne, zobaczmy handel, nic mi tutaj po was, dobra, spierdzielam stąd, nie będę nic kupował, ani żadnych domów, ani nic, bo to chyba nie, nie ma za bardzo sensu, tutaj i tak się nic specjalnego nie będzie produkowało, bo nie ma do tego warunków po prostu, nie? Wróć na swoją planetę macierzystą, dobrze, wracamy na planetę. na planetę macierzystą i zobaczymy, co tutaj będzie można zrobić dalej. Muszę dostanę kolejne jakieś bardzo proste zadanie, znajdź obce imperium, no to to nie będzie zbyt trudne, coś mi się tak wydaje odlecimy sobie tu tu o kurda może jednak będzie trudne zobaczcie zaraz mi się energia skończy kurde patrzcie nie ma tutaj nikogo co jest no to pozdrow 600 czy wy dlaczego tutaj nigdzie nie ma żadnego imperium dobra muszę wrócić bo mi się skończy energia ja pierniczę bez sensu Dobra, chodźmy tutaj na planetę Macierzyca, muszę się doładować i naprawić. Znaczy, nie, chyba tylko doładować, no właśnie, chyba tylko doładować. Ale cholera, czy ja mam gdzieś napisane, gdzie, gdzie jest taka planeta? Nie, nie, nie mam napisane, gdzie jest Imperium, po prostu muszę znaleźć. A cholera nigdzie tutaj nie ma, zobaczcie. No idę sobie tu, może tutaj będzie. Co to jest w ogóle? A, to jest jakaś dziura, to ja do tego nie chcę wchodzić, bo to jest tunel jakiś tam i trzeba mieć jakiś item, żeby bez szwanku przejść, przejść przez to. O, jest. W końcu jakaś cywilizacja, ja Cię kręcę w obie ręce. No, cześć. Cześć, 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 ja sobie z Wami pogadam, tylko że Wy mnie nie lubicie, ale to i tak ważne, żebym miał po prostu jakkolwiek, jakkolwiek coś, no nie? Dobra, skontaktuj się z Obcym Imperium. Cześć. Przybywam w pokoju, powiedzmy, że przybywam w pokoju. <laughs> Niech będzie, że... Dobra, powiedz mi więcej, bla, 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 bla. No dobra, czyli dostałem od nich misję. Od razu dostałem sobie od nich misję. I widzę, że. Tylko, że najpierw podjadę sobie do, do moich tych ziomków. I wezmę od razu jakąś tam nową misję od moich. Bo muszę teraz wrócić na planetę macierzystą. Przy okazji się doładuję i naprawię, więc wszystko będzie w porządku. Dobra, wchodzę w to oczywiście, że wchodzę w to, chociaż nie wiem nawet w co. Ale to jest nieistotne, bo i tak muszę w to wejść. Ok, czyli muszę sprzedać, sprzedać im przyprawę. No dobra, no to pójdę sprzedać im przyprawę. Tamta. Ta planeta nie jest żadna, znaczy ta misja wcale nie jest w żaden sposób nie jest, no, nie jest czasowa, więc w sumie spoko. Dobra, podejdźmy do nich. Dlaczego ja tutaj wleciałem, jak to nie potrzebuję? Nie mogę handlować. Aha, muszę ulepszyć stosunki, żeby handlować. Dobra, dobra, spoko. Czyli najpierw lecimy wykonać tę misję. Pewnie jak ją wykonam, jeśli uda mi się ją wykonać, to prawdopodobnie oni już nie będą w miarę lubić. Yy, I na pewno w ten sposób, że już po prostu będę mógł. Yy, na planecie Mojra 2. A no właśnie, moje R4, sorry. Pewnie jak wykonam już te planetę, znaczy te misje, no to będę już wszystko. E, będę mógł sobie z nimi handlować normalnie. Dobra. uruchom hmm, stylistę. Nie opłaca mi się, bo ja pewnie i tak nic nie mam na samym początku, bo to będzie moja pierwsza misja. Więc nie chcę mi się odpalać stylisty. Chociaż, kurde, może tam coś było jednak do odpalenia. Powinienem to odpalić. Dobra, nieważne. Odpalę to sobie następnym razem, jak już coś odblokuje. Jakieś cięcie energii, czy coś w tym stylu. Dobra, aha, bo to jest ta moja pierwsza misja. No tak. No tak, tutaj po prostu trzeba pochodzić i, i poklikać ESC, bo to jest po prostu tutorial po tych wszystkich tych... Więc niestety, niestety, ale ja muszę, muszę to po prostu sobie zrobić, poprzemijać, w żaden sposób nie będę tego czytał, bo to się po prostu nie opłaca. Czy coś jeszcze muszę zrobić? Teraz z tym muszę pogadać, czy to jest koniec misji, to jest koniec misji. Bardzo trudna misja to była rzeczywiście, ale no wiecie, no nie mogłem kurno tutaj patrzeć na to, co się dzieje dokładnie, bo... Bądź tutaj tylko gadali jakieś, że tutaj możesz kupić to, tutaj możesz zrobić tam, to sianto. Bez sensu kompletnie. Zobaczcie, zrobiłem tę misję w 13 sekund, już jestem, mam pierwszą rangę i będę mógł sobie dodać pierwszą rzecz. No i oczywiście cięcie energii, no bo to jest po prostu, no, no to jest. No, no, no to jest to, tak? Cięcie energii to jest dokładnie to, czego trzeba. Dobra, uruchom stylistę. Na pewno cięcie energii sobie załaduję. jak to będzie dokładnie. Hmm, czy tutaj coś się opłaca dać oprócz tego cięcia energii? Nie, tutaj tylko... To daje tylko i wyłącznie, podkreślając powiem, wygląd. Więc nie chcemy żadnej z tych rzeczy oprócz tego. Oprócz tego, no bo to oczywiście dajemy, bo to jest ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. Hmm. Oj, oj, nie o to mi chodziło. Panie, panie dziejaszku, weź to tak. I w sumie, jeśli jeszcze to zmniejszymy i... Dobra, będzie gitest. Może troszeczkę bardziej, tak? Nie wiem w sumie. Czy to ma jakieś specjalne znaczenie? Nie za bardzo. Dobra, decimy. Okej, okay. niech będzie, że to cięcie energii wygląda w ten sposób. Ech, nie ma to w sumie specjalnego znaczenia. Dobra, okej, okay, mamy cięcie energii. Bardzo dobrze, no to teraz lecimy sobie zameldować, że już skończyliśmy misję. Mam nadzieję, że wtedy nasze stosunki się polepszą na tyle, że będę mógł sobie wykonać kolejną misję po prostu sprzedając im przyprawę. Chociaż oni i tak nie wezmą dużo za tę przyprawę. Po cholerę. Ja kurde tutaj. A nie, bo ja muszę tam wlecieć, żeby, żeby z nim pogadać. Zapomniałem, że ja muszę tam wlecieć, żeby z nimi pogadać. No, mi się. Dobra, nie warne, chcę zapytać o coś innego. Mm... Co jest? Um, czy już wykonałem to? Co się dzieje? Patrzcie, tutaj coś jest. No ale nie mogę tego zabrać, bo oni się na mnie obrażą. Więc pomimo tego, że tam jest ten. Okej, okay, czyli oni dalej mnie, kurna, nie lubią. Co za cfele. Ile, ile. Dlaczego wy mnie nie lubicie? Kurna, wykonałem dla was kurdy tutorial, tak? Zrobiłem dla was tutorial, no, to chyba coś znaczy, tak? To chyba coś znaczy. No i zobaczmy. Mhm, mm no bo dalej mamy stosunki minus 20, tak? No trudno, dobra, no to poszukamy sobie w takim razie czegoś innego No bo na razie muszę jakiemuś imperium sprzedać po prostu, kurde, przyprawę No bo, no bo tak O, tutaj mamy jakieś imperium, dobra, zajebiście Oni mnie witają bardzo ładnie, zdobyłem w ogóle jakiś medal Ja cię kręcę, ale jestem dobry no i dobra, o, ci mnie lubią i bardzo dobrze należy, przybywam w pokoju, bardzo ładnie. Zobacz, już mam plus 40 u nich. No i handel oczywiście, pierwsza sprawa, ale ja sprzedam tylko jedno. Dokładnie, chciałem sprzedać tylko jedno, bo mi się nie opłaca sprzedać więcej. I, i wezmę sobie jakąś misję. Nieważne jaką, zobaczymy. Dobra, teraz wracam na Planetę Macierzystą i zobaczymy za chwilę. Oni mi każą wykonać jakąś kosmiczną przygodę. Dobra, spoko, zaraz mogę to zrobić, tylko na razie wracam na planetę macierzystą, żeby sprzedać po prostu coś ewentualnie, ale na pewno się uleczyć i wziąć następną misję od moich. Więc dobra, zobaczymy. Wchodzę w to, chociaż nie wiem. I chcę badać wcześniej rozwijać imperium czy nawiązać kontakty Dobra, powiedzmy, że kontakty, bo będzie łatwo w sumie. Z nimi, skoro już mnie lubią, no dalej, pohandlujmy tą przyprawą Dobra, skoro i tak już mamy ziomków, tak, którzy, którzy mnie lubią, to żaden problem będzie Po prostu z nimi szlak handlowy założyć Dobra, mamy pierwszą rangę jakąś tam specjalną odblokowaliśmy Bardzo fajnie Ok, jak na razie pójdziemy sobie tutaj Gościu, nie denerwuj mnie Pójdziemy sobie tutaj i zagadamy sobie z tym gościem, bo on się prawdopodobnie od razu zgodzi, kurde, na szlak handlowy Szlak handlowy. No i właśnie tak myślałem. Dlatego już przez ten czas, jak będę sobie robił następną rzecz, to to już się będzie tam ten szlak robił. Dobra, no to ja sobie teraz lecę na tę planetę i będę wykonywał i będę sobie wykonywał jakąś misję stąd. Nie wiem dokładnie, jaka to jest misja. Zaraz zobaczymy. Może to jest jedna z moich tych... Delikatna sprawa. Nie wiem, co to jest, ale teleportacja na powierzchnię i lecimy. Zaczynamy kolejną kosmiczną przygodę. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. Tak naprawdę to dopiero teraz to jest że to jest pierwsza taka ten. W ogóle to ja zauważyłem, że ja pierniczę, ja cały czas trzymam przycisk kurna, żeby mówić, bo tak się już przyzwyczaiłem do gadania na przycisk. No dobra, spoko. Zobaczymy jak to będzie. I cały czas będę go trzymał. Bez sensu to jest. Oskarżeni wiszą w powietrzu, a miecze brzęczą. Od ciebie zależy zapobiegnięcie w wielkiej bitwie. Okej, okay, no to... ha bo to jest ta misja z tymi. No znam tę misję, no już nieraz raz, nie raz w, nią, w nią grałem, już za trzy razy ją przechodziłem, ale postaram się ją bardzo klimatycznie przeczytać. No co jeszcze czekasz? Jest robota do wykonania. Nikczemny baron porwał Julia, mojego syna. Mam ochotę ryczeć z ciekłości. Wypowiemy wojnę, jeżeli mój syn nie powróci cały i zdrowy. Weź zwój, który za mną leży i baronowi bez włoki go zanieś. Jeśli ten niewzruszony pozostanie, moja armia spuści mu tęgielanie. No i dobra, no tutaj całe to wszystko jest kurde w wierszu. Zobaczymy, jak mi pójdzie to. Nie wiem w sumie, czy ja mam to tak ładnie, fajnie czytać. Wydaje mi się, że powinienem, no bo kurde, jednak mimo wszystko ktoś mógł nie oglądać poprzednich sezonów i tak dalej, więc. Więc jednak wszystko będę czytał. A jak pamiętajcie, jakbyście, jakby wam mało było spora i nie oglądaliście pierwszych sezonów, to pamiętajcie, że to już jest szósty sezon. Polecam oglądać w sumie od końca, dlatego że no. W sumie pierwszy sezon jest beznadziejny, drugi taki sobie średni, tak, trzeci to już troszeczkę lepiej. Czwarty już w miarę okej, okay, piąty jest fajny. No i wiadomo, że szósty to jest najlepszy, bo trwa w tym momencie, nie? Więc po prostu jestem na bieżąco. Czemu mój skill komentowania po prostu jest jest najlepszy, bo, bo to robię w tym momencie, tak? Za miesiąc pewnie byłby jeszcze lepszy. Zobaczymy. W każdym razie nieważne, nie będę już o tym specjalnie gadał. Zobaczymy, co ten gość nam powie tym razem. Przeczytałem te z jestem zniesmaczony bez mała. To moja piękna córka Romelia, to ona została porwana. Dość już się księgał, garstw podłych nasłuchałem. Księcia, sorry, przygotować się do wymarszu. Jeszcze dziś nacieszę wzrok księcia martwym ciałem. Moja córka musi być znowu ze mną. Każdy się ugnie przed kopulek ich potęgą. Przed kapulek, ich potęgą, czy jakąś tam nazywają. No dobra, no to ciśniemy dalej. Teraz muszę porozmawiać z różnymi ludźmi, bo robimy śledztwo, musimy przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Bo tutaj, kurde, wojna tutaj nam grozi. Właściwie to nie nam, ale nie wiem w sumie, dlaczego my to zrobiliśmy. Aha, bo nas w sumie zlecili to tamci, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Gdzie jest Romelia? Pozwól, że powiem Ci na ucho swą opowieść. Zginę w lochu, jeśli Baron się o tym dowie. Jego córka kupiła butelkę wina, wykwintnego w mym kramie. Rzekła, że pragnie je wypić ze swym kochaniem. Aby odnaleźć Romelię, podążaj starym, piaszczystym szlakiem. Tyle powiem. Okej, okay, no to już mamy pewną poszlakę, że nic jej nie jest, tak? No i zobaczymy dalej. Zobaczymy dalej. Kupiła sobie kurde wino. Zobaczymy, co nam powie kucharz. Zobaczymy, co nam powie kucharz. W istocie mam pewne informacje na temat Romeli losu. Wpadła tu dziś rano i powiedziała, że przez spóźnienie narobi sobie Bigosu. Szukała czegoś słodkiego i kupiła ciasto tego ranka. Potem udała się na wycieczkę nad jezioro porzuconego kochanka. Nie została porwana, lecz czeka ją randka. No i zobaczcie, widzicie, kurde. Już wszystko wiemy. Więc lecimy sobie do nich tutaj. Nie, jeszcze kogoś się musimy spytać. Jeszcze nie, le nie lecimy do tej. Jeszcze ten typo, tak? Jeszcze jednego typa musimy przesłuchać, jeśli nie można to tak nazwać. Więc lecimy. Co tutaj jest ten znak zapytania? Robi. Julio nie został porwany. Na Nadopiekuńczy ojczulek nabrał cię. Był tu niedawno. Potem w kierunku zbocza udał się. Chciał, żebym obrączkę z czystego złota wykuł dla niego. Wkrótce znajdzie się ona na ręce ukochanej jego. Nie został porwany. Ma zamiar uciec z ukochaną. No to mamy. Już teraz wiemy wszystko. Po prostu mają oświadczyny dzisiaj, kurde. No i tutaj już grozi wojna, więc lecimy do nich, przerwać te bzdury, kurde. I zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Cześć, z kim pogadać? Z Romelią pogadamy. Cześć, Romelia, pogadajmy. Myślałem, że jesteśmy tu bezpiecznie od niebezpieczeństw wszelkich z dala. Ale przybysz zepsuł nasze romantyczne spotkanie bez mała. La boga! Rzeczy, że niedługo wybuchnie ma wojna? Muszę wracać, żeby rodzina moja była o mnie spokojna. Skrywanie mych uczuć w melancholię mnie wpędza. Czas wracać do domu i wszystko ojcu wyznać czym prędzej. No to teraz pogadamy sobie z Julio i zobaczymy co ten powie na to, że myśmy tutaj do nich przyszli. Halo! Jak ci się udało nas znaleźć? Nie możesz nas w spokoju ostawić? Nie mogę kliknąć ten przycisk. To jezioro idealne jest dla dwojgi, ale troje to za wiele dla zabawy. Cóż ty mówisz? Bitwa wielka nas czeka? Kurde, nie mogę kliknąć ten przycisk. Ojciec zawsze się denerwuje, kiedy z domu ucieka. Gdyby przeze mnie doszło do wojny, sumienia wyrzuty miałbym. Lepiej będzie, jeśli wrócę, chociaż zostać tutaj chciałbym. No i oni sobie teraz już idą, kurde. My sobie idziemy tak razem z nimi właściwie. Bo tam już kurde wojna ma być. Więc trzeba ich powstrzymać i powiedzieć, że oni już idą, że już ich znalazłem i tak dalej, nie? Więc schodźmy tutaj do nich. Zobaczymy, zobaczcie, jak się ustawili, kurde, jaka będzie wojna. Nie chcę was atakować, tylko. Aha, dobra, muszę poczekać na to, aż oni tutaj po prostu przyjdą. Dobrze, dobrze, to czekam, aż oni przyjdą, niech sobie przyjdą. Oni sobie tutaj przyjdą, po prostu sami, ja sobie muszę na to poczekać i tyle, ok, teraz mogę sobie z nimi pogadać. No i zobaczmy. A zatem pomyliłem się jak rany Rety. Julia nie porwali, lecz uciekł do kobiety. Ach, byłem gotów kapulek ich zabić co do jednego. Dobrze, że się pojawił i odwiódł mnie od tego. Za miłość między Romelią i Juliem dziś wszyscy pospoł. Ucztujem? Posłał, nie znam tego słowa. Szczerze mówiąc, cholera, to chyba źle. No dawaj. Będziesz się mi kłaniał, bardzo fajnie. Przez te rwisy i ich miłosne zachcianki, mało nie stanąłem z Montulettim w śmiertelne rangi. Wszystko okazało się małym nieporozumieniem. Od tej pory będę miał na nich większe baczenie. Moja słodka Romelia chciała ślubnego kobierca, ależ mi głupio czuję na twarzy rumieńca. No i to jest koniec tej pięknej opowieści, kurde, takiej całej pisanej wierszem. Średniej to jest jakości, ja wiem, że ja też średnio czytam takie wiersze. No ale dobra, nieważne. W każdym razie udało nam się, wykonaliśmy misję i teraz prawdopodobnie już będziemy mogli wziąć sojusz, ale jeszcze nie będziemy się sojuszować z tamtym typem. Musimy poczekać, aż dostanę taki, taką misję, żeby zawiązać sojusz, bo ja teraz sobie zawiążę z tym gościem sojusz, tak? A zaraz dostanę misję na zawiązanie sojuszu, tak? I będę musiał szukać kogoś innego, więc się po prostu nie opłaca. Zobaczymy, zobaczymy. weźmiemy wezm planetę macierzystą. Mm, dobra, czy wy macie dla mnie jeszcze jakąś misję? Nie macie dla mnie misji. Ach jo, no trudno, no trudno, no trudno. Dobra, to podlecimy sobie w takim razie, oczywiście, do mojej. Ojejku, tak, nie mogę podlecieć. Dobra, podlecimy tak, tak i tak, dobra. Lecimy na planetę macierzystą. Może dostanę tutaj jakąś misję właśnie już w tym momencie na sojusz. Chciałbym na sojusz, bo wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić. Bo oni są naprawdę do mnie w... bardzo fajnie ustawieni, tak jakby wiecie o co mi chodzi. 150 tysięcy za niewielki akumulator. Bierę w ciemno bierę w ciemno, co z tego, że nie mam pieniędzy dobra, chcę misję, dziękuję za wysłuchanie misję chcę um, chcę nawiązywać kontakty miło by było znaleźć nowych sojuszników, dobra zrobi się spokojnie, okej okay, widzicie i teraz musimy z, po prostu zawiązać sojusz, więc lecimy sobie do nich i prawdopodobnie uda nam się to, szczerze mówiąc no bo oni, oni kurde od początku już mieli plus 40 z nami, stosunki Teraz jeszcze ten szlak handlowy, teraz jeszcze to, że wykonałem misję plus 65. Myślę, że oni się zgodzą. Dyplomacja. Ymm... <laughs> Dobra, powiedzcie mi, nie wiem, to fascynujące. Czy to coś poprawiło? To nic nie poprawiło, ale nieważne. Dobra, no i sojusz. Nie chcą jeszcze, tak? Jeszcze nie chcą? Oto kurde. Oto, kurde, tego się nie spodziewałem. No dobra, no to muszę poczekać na to, aż misję to zrobią, bo nie mają więcej niestety tych... Ajajajajaj, dobra, zobaczmy, która tam jest godzina. Jeszcze troszeczkę tego odcinka nam zostało. Co ja mogę zrobić w tym momencie? Trzeba by było znaleźć jakiegoś typa, który, kurde, gdzieś mógłbym coś zrobić. Dobra, podleźmy do nich. Może tutaj już jest jakaś nowa misja, czy coś w tym stylu, byłoby w sumie fajnie, zobaczymy teraz. Cześć. Zatek kosmiczny Fakenzis prosi. Wchodzę w to, uwielbiam przygody. Dobra, zajebiście, czyli mamy już od nich kolejną misję. No i lecimy sobie tutaj znowu i zobaczymy co my tutaj mamy. Nie wiem co my tutaj mamy, zlokalizowane jakichś groksów czy co tam. Hmm, nieważne, szczerze mówiąc. No i dobra, zobaczymy. Plaga. Ło, ja cię kręcę. No to będzie grubo. Że będziemy walczyć z zombiakami czy co jest? Ojej, no na razie grubo. I muzyka jest taka zła i... no... Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jarzcie trutka! Niewielki oddział żołnierzy przygotowuje się do zbadania kapsuły inwazyjnej grogców. Aha, ja pamiętam tę misję. Okej, okay, spoko. O nie, 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 chcę, nie chciałem tego. O nie, przepraszam. No i teraz nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy jaka jest fabuła. Za mną tam są jakieś typy, które wybuchają, w ogóle coś się dzieje. Ja w dupie ich mam w sumie, szczerze mówiąc, bo chyba, chyba... Chyba nie mam co z nimi walczyć, szczerze mówiąc. Muszę iść tam pokonać tamtych. Pamiętam, że to wystarczyło coś takiego robić, że, że nie trzeba było z nimi specjalnie walczyć. O cholera. A może mi się coś pomyliło. Chyba umrę. Chyba umrę. O ja, pierniczec są te, co mają 140 HP. No dobra, pójdę tutaj zebrać życie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, o cholera. Ja muszę w ogóle zabić tych dowódców. Dowódców jakichś tam. Tych właśnie, tak? Nie, nie tych. Umrę. Oj, umrę. Ale co ja zrobiłem w ogóle? Bez sensu, coś coś tutaj porobiłem. Tych muszę, tych muszę zabić na razie. Oj, umarłem. No i umarłem. No to fajnie, no to fajnie. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Jakimś cudem. Nie wiem jak. Ale żyję. Dajcie. Oj, jaj, jaj. Dobra, bez sensu. Kompletnie bez sensu to zrobiłem. Nie miało to kompletnego, sen kompletnego sensu. Oczywiście klikamy powtórz, może nam radę to zrobić. I teraz z tym gościem pokadam i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. I no dawaj. Mam nadzieję, że walka nie jest ci straszna, nie zostało nam wiele czasu. Kapsuła inwazyjna Groxów wylądowała w pobliżu i niszczy całą dolinę. Plaga szybko się rozprzestrzenia, jeśli jej nie powstrzymamy pochłonie całą planetę. A kiedy to się stanie, przybędą Groksowie i zostaną tu na stałe. Oh my god! Musimy natychmiast zniszczyć kapsułę! Do ataku! jolo! No, idzie w dubę. Naprzód, lecimy naprzód. Dobra, muszę... Muszę porozwalać tych typów. Ci mnie denerwują, kurde. Są takie gówna, nie? O ja piernicze. Czy ja mam w ogóle z takimi ludźmi walczyć? Czy ja mam z tym walczyć? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja mam z tym walczyć, czy nie. No idź tam, kurde, to cięcie energii rób. O! Woluju, woluju I samo mołd mi się włączył, fuck Dobra, na chillu, na No ej, powinienem dać radę, jeśli tak będziemy powoli iść. A nie będę specjalnie się wychylał, tak? Na nich to, to damy radę. Oj, oj, oj! Gościu! Dobra, bo on zaraz wybuchnie, to ja bym chciał stąd spierdzielać. W sumie. Kurde, zgarnąłem to bez sensu. No i mnie uderzyło. Dobra, nieważne mi tutaj, kurde, dajcie mi tutaj podejść do niego. No I, dobra, ile ciśnimy... A nie, to nie jest ten jakiś specjalny. To gdzie są ci specjalni? Jeszcze są dalej. Dobra. Zabity. Chodź no tutaj. Chodź, no, kurde, czy wy dacie mi cokolwiek tutaj zrobić? Bo kurde, oni sobie radzą sami doskonale beze mnie. I po co ja tu... O cholera. No to fajnie. Nie, 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 Kurde, przecież tam było już, już, chciałem zgarnąć to, no kurde, ja zaraz muszę robić odcinek, znaczy... Dobra, ostatnie podejście, to jest ostatnie podejście. Jeśli zginę, no to trudno, kończymy odcinek, jeśli nie zginę, no to trudno kończymy odcinek. Yy, no i dobra, Aha, dobra. Teraz już to pominąłem, bo to już to widzieliśmy, Muszę to robić na spokojnie, nie mogę się wychylać. Musimy to... Dobra. Chodź tu cwelu. No ja to i tak wybuchło, no to pozdro. Kompletnie bez sensu. No dawaj. Chodź no tu. Chodź no tu, będziemy bić, będziemy bić. Chodź no, będzie bi będziemy bić, będziemy bić. Cholercia! Cholercia! O -o. o o No dawaj, o nie, to swojego teraz bije, dobra, nie wiem, nie wiem co się dzieje, to jest taki chaos, taki chaos panuje, dobra, bitego. Zaznaczam sobie gości i. właśnie jak nim wbiłem na plecy. Ale im wbiłem na plecy. Ktoś pozdrawia, mamy, mamy i tatę. Bany pozdrawia, mamy i tatę. Pozdrawiamy banego. Okej, okay, lecimy. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. O, ja pierdziele, zostało mi 60 HP. Dobra, uciekam, 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 muszę zgarnąć to. Zgarniamy, zgarniamy to. Dobra, zajebiście, zajebiście. Muszę się trzymać gdzieś z tyłu i to wystarczy. Dobra, oni ich sami porozwalają. Jest <laughs> tak bez sensu. Jest tak kurno bez sensu. Co to mi daje to? Jakiś special damage? Nie wiem. Chyba special damage jakiś czy coś. Kurde, bo... Nie ZA... zabiją mnie! Znowu poleciałem bez sensu na... Dobra, bez sensu, bez sensu, kompletnie bez sensu. Ajajaj, ale dobra, mówiłem, że skończymy odcinek, no to kończymy ten odcinek. Już 20 parę minut jest tego, ponad 25 na pewno. Więc to było na tyle w tym odcinku. Niestety tym razem nam się nie udało tutaj nic zdziałać, ale spokojnie. Jeszcze zrobimy to w następnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie, na pewno za jakiś czas, na pewno nie w najbliższym... Kurde, dwóch dniach, nie tylko później. No ale zobaczymy dokładnie, więc to było na tyle. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i Siema.